seems so long ago now. Father was right. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Postaram się dzisiaj wam pokazać, jak wejść do Aurory. Rozkłada materię organiczną, przemieniając ją w energię. Dobra, zobaczmy, jak tam nasze roślinki rosną. 54%. Mały arbuzowiec, co to tyle? Niech rośnie. Niech rosną nam te krzaczki, dobra. Będziemy musieli chyba więcej takich tutaj postawić i generalnie jeszcze będę chciał jeden taki umieścić element z sypialnią. Jak tam nasza woda? 50 jednostek aż. Zobaczymy, jak tam nasze baterie. 21% tylko. 58-21. Przydałoby się kilka tych baterii jeszcze zapodać. Tutaj nie ma. Gaśnica, radiolatarnia. Gdzie ja tu mam, kurde? Aha, bo to są nasiona do tego. Nasiona do sadzonek. O, jest bateria 100%. Zaraz sobie skaner tutaj wymienimy. Chociaż moment, które to miało bateria? A tam damy do ładowania. Dobra, wiecie co? Żeby się dostać do Aurory, potrzebujemy działka chyba grawitacyjnego. Zestaw elektryczny, bateria tytan. Zestaw elektryczny, bateria tytan. Próbka korala stalowego, złoto i miedziany przewód. To był jeden element, trzy. Chyba dwa. Będziemy musieli, kurczę, niestety wyjść. Wróć. Zestaw elektryczny. Czyli dwa razy ruda srebra. Źle wam powiedziałem. Ruda srebra. Mamy. Zestaw elektryczny. Co jeszcze? Bateria. Grzyb kwasowy. Kurde, ja grzyba kwasowego chyba nie mam. A mam. Grzyb kwasowy. Okej. Okay. Nie mamy wody. Vital signs stabilizing. Jeszcze potrzebuję. Ruda miedzi. Baterijkę. Co jeszcze potrzebujemy? Tytan. To tytan mamy chyba z którejś tej skrzyni. A może nie ma tytanu? O, proszę. Nie mamy tytanu.
O kurde, trzeba po tytan iść. A jest tytan, przepraszam. Dobra. W sumie to jesteśmy chyba gotowi. Mamy tutaj wodę, mamy... Manipuluje grawitacją w celu przyciągania i odpychania obiektów. Mamy też narzędzie naprawcze, skaner, konstruktor baz, latarkę i palnik laserowy. To możemy chyba w sumie na razie... Chociaż to się może przydać. A może się nie będzie przydawać. Zostawmy to tutaj. I de facto konstruktor baz chyba też nam nie będzie potrzebny. Mamy nóż, to możemy sobie jedzenie przygotowywać. A czekajcie, to nie tędy. Welcome aboard, Captain. Nasz sprzęt generalnie się powoli zaczyna psuć. All systems online. Dobra, lećmy w stronę Aurory. W zasadzie to można by też z tej kapsuły zebrać wszystkie przedmioty, które mamy schowane w skrytce. Zresztą zaraz zobaczymy, co tam jest. Jeszcze zostało nam 30 stopni, ma woda tutaj. Ciepełko. Mamy tutaj coś ciekawego w tej... w tym schowku. O kurde. Szkło. I siarka. I sztaby tytanitu. To trzeba tutaj de facto później wrócić. Przydałby się też termometr. Wyprodukować termometr. 29 stopni. 28. A to co to jest? Kurde bela. Automat z kawą. Tego jeszcze nie miałem. A, niech spada. Siarkę sobie weźmy. Automatu z kawą nie miałem wcześniej. Zaraz zobaczymy, czy udało nam się tutaj ten automat z kawą wyprodukować. A, mamy. Elegancko. Gdzie jest ta Aurora? Pytanie teraz, którędy się tam wchodzi do tego statku. Będziemy mieli dylemat. Jak tam wejść? Spróbujmy może tutaj od przodu w pierwszej kolejności. Oj, tu coś jest. Szkoda to zostawić. O, bateryjka. Arts.
tutaj coś możemy zeskanować. Złoma, złomu nie będziemy podnosić. A, proponowana baza tam jest. A, moduł ulepszeń. O kurde, to nie wiedziałem, że tak to działa. Cztery ulepszenia. Do smouta. O kurde, aha, to jest z drugiej strony, dobra. Czekajcie, bo ja chyba to przepłynąłem. A, nie, nie przepłynąłem, dobra. Wróć. ...23 stopnie woda. Zaczyna iskrzyć nasz sprzęt, widzę. Nie wiem, czy my tędy w ogóle przejdziemy. To jest chyba działko grawitacyjne. Spróbujmy tam wpłynąć. To jest wyjście. Dobra, elegancko. Chcesz czekać? A dobra, niech się świeci, baterii tak mamy. Baterie i tak się nam samo ładują. Kurde, gdzie gość poleciał? Sio. Czy my to coś możemy tu zeskanować? Musimy chyba sobie te działko grawitacyjne. Kurka. Dobra. Fajne. Dobra, mamy przejście gotowe, elegancko. A tutaj z kolei jest ogień, czyli gaśnicy nie mamy, ale gaśnica jest tutaj, dobra. Zapaliłem się, jeszcze całe życie straciłem. Co jest? O matko i córko. A tu widzę, woda jest znowu, a jakbyśmy tam przeszli. Aha, jest. Dane do pobrania, dostęp do laboratorium. A skąd ja kurde wezmę kod? Gdzie mamy palnik laserowy? Moc 46%. Spadło nam, kurczę, zdrowie do dosyć niskiego poziomu. Nie wziąłem ze sobą żadnej apteczki. O kurde. Dane z czarnej skrzynki Aurory.
Czekajcie, my nie mamy apteczki ze sobą, niestety nie. A szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Bez latarki to byłoby ciężko. Niestety cokolwiek zdziałać. O cholera. O cholera. Tutaj coś jest i to chyba możemy zeskanować. Niekoniecznie. Coś tu podejrzanie. A ja mam ze sobą gaśnicę. Czy ja mogę te drzwi otworzyć? Ajajaj, nie mamy. A, mamy! Ja pierdziu, ale się dobrze składa. Wszystko wziąłem ze sobą chyba. Shit. Na razie tam nie pójdziemy może. Nie mamy gaśnicy. A to co tu to kurde jest? Kombinezon Brown. Oh shit. Tutaj jeszcze tego chyba się nie da zeskanować. Okej. Tutaj możemy pójść na górę, ale musimy skorzystać z działka grawitacyjnego znowu. Aj, tylko mi nie spadaj do wody. Picking up a faint black box signature originating on the other side of the hull breach in this room. Czarnej skrzynki. Uhuhuhuhu. Ale nie wziąłem ze sobą baterii. Jest, jedzonko. Ale przydałaby się gaśnica. Jest apteczka, elegancko. Dobra, i nawet mamy wodę. Ale jedzenia. Coś wspaniałego. Woda, jedzenie, to jest coś najcenniejszego. Kurczę, nie muszę, że się zaciąłem. Sporo tego jedzenia było, ale przydałaby się nam gaśnica, żeby tutaj stoliki możemy chyba zeskanować. O, właśnie. Dobra. Oj, gaśnica się skończyła nam. Niestety. A to co to jest? Czego ja nie mogę zmienić teraz?
A, jest, poprawiło się nam coś. Integrating new PDA data. To już mamy skaner. Dobra. Kurczę, nie lubię, jak się nasza ta postać blokuje na tych drzwiach. Tego chyba nie można przeskanować. O kurde, brakuje mocy w nim. A szkoda. O kurde, ale tu pokój jest. Kabina 1. Łóżko jednoosobowe. Scanning. Co tu zebrałem? Torba podróżna. Pusty pojemnik. Usta. Pytanie, czy ja tu przejdę. Lepiej nie ryzykować. Szkoda, że nie mamy gaśnicy. Jak ja tu przejdę, jak tu jest kurde ogień? Wszędzie. Apteczki, jedzenie i woda. Wszystkiego tu mamy w bród. Ale tak poza tym, to tutaj... Przydałoby się tutaj wrócić z gaśnicą. Na przykład, żeby tam wejść. Ale tu nigdzie nie ma gaśnicy, niestety. Będziemy musieli tutaj wrócić. Jak się uda nam coś znaleźć. A, czekajcie, na ścianie jest gaśnica. Oj, zaciąłem się znowu. A, to jest ta zużyta, przepraszam. To jest ta zużyta. Oj, to możemy zeskanować. Półka ścienna. No, mamy gaśnicę, to najważniejsze. Co my tu możemy zeskanować? To... To jest z kolei też wszystko jest poblokowane. Chyba tego też nie możemy wyciąć. Czego ja tu mam jakiś plecak? Ej, coś chyba wywaliłem. A może nie? Wydawało mi się, że chyba coś miałem więcej. Coś mi się chyba wydaje, że coś nam tutaj wyskoczyło. A, Seaglide, właśnie. Tak, a nie, mamy tu, przepraszam. Mamy. Tutaj de facto nie ma nic, ale możemy tutaj jeszcze użyć tej gaśnicy. Pusto. Integrating new PDA data. Baterii, jedzenia, wody tutaj jest w bród. Ale tak poza tym chyba nic więcej.
Nie warto tego gasić. Szkoda tej gaśnicy. Dobra. Możemy tą część uznać za przeszukaną. To nie jest do skanowania przedmiot. Nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj przejść. Woda! Jak ja się cieszę, że mamy wodę. Która to już bateria? Apteczkę to sobie weźmiemy. Ale tak szczerze powiedziawszy, to nic tu ciekawego nie znalazłem póki co, żadnych fajnych schematów. Integrating new PDA data. Później będziemy to czytać. Na razie nie mam czasu, skupmy się generalnie na eksploracji. Nie wiem, jak to dużo jest, czy to czasem nie będzie tak, że dwa odcinki tutaj zabawimy. No ale jesteśmy przygotowani, mamy dużo jedzenia i wody. Gorzej z miejscem. W sumie to niepotrzebnie to... niepotrzebnie troszkę wyrzucałem tę torbę. W razie W to wiemy, gdzie to jest. O cholera. Dobra, narzędzie naprawcze. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma. Dobra, możemy tu naprawić jedno przejście. Ale za chwilę. Kurde. To możemy już de facto wywalić. O, kolejna gaśnica, dobra. Co my tu mamy? Zejście jakieś? Oh shit. Local radiation at maximum tolerable level. No takie silniki chyba rakietowe. Ale tutaj de facto nie ma nic. Dobra. Wychodzimy zatem. Wszystko chyba, że to mam ponaprawiać. Oh shit. Coś mnie zeżarło. Shit, 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 shit. Ja pierdzielę. Dobrze, mam te apteczki. Podnieś moduł zwiększania wydajności silnika Cyklop. O kurde. Ekstra. Ale tutaj chyba więcej nic nie mamy. Zaraz zresztą sprawdzimy. Nie wiem, czy ja to muszę ugasić, czy też nie.
tam nic nie ma. Tutaj de facto chyba nic nie zeskanujemy, nic nie zbierzemy. Dobra. Możemy tą miejscówkę opuścić. Zostały nam jeszcze jedne drzwi do zbadania. W zasadzie. Ale dziwię się, że to jest zasilanie. Narzędzie naprawcze. Mamy kolejny schemat. Wszystko znamy. No i tutaj kurczę, koniec naszej wędrówki. Troszkę jestem zaskoczony. Maszynownia. Czyżby koniec eksploracji? Okej, tu byłoby chyba na tyle, ale tutaj, moi drodzy, jeszcze mamy wyjście. O właśnie. Ja bym to, kurczę, przeoczył. PDA. Profil transrządowy. Oje, kurczę, wody. Vital signs stabilizing. Jedzenia jeszcze na razie nie będziemy brać. Nie wiem, czy tutaj lepiej chodzić z skanerem, czy... Fragment silnika cyklop, ale to już znamy, dobra. Wydaje mi się, że moglibyśmy to usunąć przy pomocy działka. Chyba nic z tego tu nie będzie. Tak mi się coś wydaje. Ale tam, kurde, jest przejście na górę. Ale de facto chyba możemy tędy przejść. No właśnie. Niepotrzebnie tracę energię. Wejście obok. Może nie będzie, ja mam tutaj przejść. Okej, kurde. Dobrze widzieć, że można takie drzwi otwierać. Aurora systems are running on local reserve power. Unable to remotely download black box data.
No kurczę, chyba tutaj bez działka nic nie zrobimy. Okej. Udało się. Przejść. Matko i córko. Śluzy. Cholera, gdzie to my? Aj, tylko nie te robaczki. O, się. Oj, czyli wyszliśmy tutaj de facto na zewnątrz. Ale tutaj chyba. Tutaj chyba nic nie zdziałamy. Śluzy. Administracja. Po co mi tyle baterii? Shit. Notatki własne. Altera wystrzeliwuje Aurora. Czemu tych danych nie mogę pobrać? Coś to jest nie tak. Tutaj chyba. Plakat kombinezon Brown Black, miejsce w ekwipunku. Aj, to nie. Wiedzmy to. Plakat zebrany, dobra. To byłoby tyle. Jeszcze się tutaj wrócę. Chociaż mamy ekwipunek tak zajęty. Tu jeszcze jedną rzecz opuściłem. Niestety ten odcinek miałem troszkę wydłuży. Ale to co, warto. Bo jest naprawdę ekstra. Tutaj jeszcze jedną rzecz zostawiłem. Tutaj nie ma nic. Dobra. Wiecie co? Przystąpię teraz do. Dlaczego tutaj nie ma ulepszenia do Simouta? Co jest kurde grana? A mamy! Kompresor ciśnienia Simouta, wzór pierwszy. I moduł zwiększenia wydajności silnika Cyklopa. Ok, teraz wróćmy tutaj, aby naprawić reaktor. Żebym kurde wcześniej tego. Nie zrobił. Tutaj musimy uważać na potworki. Przeciek w obudowie naprawiony, pozostało 9. 10. Ok. Jeszcze 9. Dobra, zacznijmy szukać.
jest. Containment breach repaired. Gra jest fenomenalna. Authentic. Containment breach repaired. Siedem. Further breaches detected. Containment breach repaired. Further breaches detected. Dobrze, zabrałem ze sobą wszystkie te sprzęty, kurde, bo... Oj, coś skoczyło do wody. Okej, tu to chyba... Dwa wycieki. Aj, siostro. Pięć, cztery. Siostro. A tu jeszcze jest jeden. Ajajajajajajaj. Czekajcie, bo nam się życie kończy. No nie wiem, czy ja mam apteczkę. Apteczki najważniejsze. Jest. Wszystko naprawione. Okej, okay. Poziom promieniowania spada. Dobra, naprawiliśmy reaktor. Co dalej, tyle? Nieszczelność, aha. A czekaj. Chyba tyle. Okej, opuszczamy tą lokację. Już tutaj chyba wszystko zrobiliśmy. Wróćmy się jeszcze do jednej części mapy. Bateryjka pełna. Tutaj jeszcze musimy zeskanować kombinezon do końca. Też to zostawiłem. Kombinezon Brown. Oj, coś mi się... Okej. Potrzebujemy gaśnicę z kolei. I tutaj jeszcze jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. Kabina 1, ale nie mamy kodu chyba. Mamy takie coś tutaj jak baza danych, dziennik misji, ocaleni z Aurory, wskazówki i kody, dostęp do laboratorium 6483, kod do ładowni. Nie działa ten kod.
Uhuhuhuhu. Bravo. PDA. Dziennik kapitana. Pułki ścienne. Tego nie mamy. Właściwie Aurory. Integrating new PDA data. Plakat Aurory. Brak miejsca w ekwipunku. Kabina 02. Czy tutaj jeszcze... Tu jeszcze ma kabinę 01. Zdaje się, że jeszcze opuściłem jeden PDA. Dobra, zbierzmy to. Słodka oferta. Tutaj znajdziemy kod. Dostęp do laboratorium, notatki własne, 1869. Integrating new PDA data. O, niebieska czapeczka z daszkiem. Kurczę, woda nam się skończyła. Wiecie co, te baterie to ja chyba wyrzucę. Po co mi tyle tych baterii? Tego tytanu to też ja nie potrzebuję. O, jakiś pluszak. Ciekawe. Dobra, to chyba byłoby tutaj tyle. Chociaż można by tą torbę wziąć, do torby napchać. A, dobra. Już nie będę się tutaj srał z tym. Dobra, chyba czas opuszczać się pokład. Zdaje się, że to wszystko już mamy ogarnięte. Ale tutaj jeszcze jedno ulepszenie zostawiłem. No właśnie. Brak miejsca w ekwipunku. Podnieś moduł przestrzeni ładunkowej. Jeszcze tutaj jest jedna rzecz, którą opuściłem. Tutaj mamy jeszcze jedne drzwi. I tutaj mamy kod do nich, zdaje się. Kod do ładowni. 1869. To nie jest ten kod. 6483. Właśnie.
PDA data. New blueprint acquired. Data bank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. O kurde, a to co to jest? Aha, nie, czekaj, tutaj byliśmy, nie? Auć. Dobra, chyba tutaj nie wyjdziemy już. A wyjdziemy, dobra, spoko. Okej, moi drodzy, w tym momencie chyba kończymy ten odcinek. Udało nam się zwiedzić chyba całą Aurorę, ale jeszcze została nam Cargo Bay. Brak miejsca w ekwipunku. Okej, moi drodzy, w tym momencie chyba kończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Dzięki za wspólną grę. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!